Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Dzisiaj otwieram biuro poselskie w Grudziądzu. Co prawda pandemia trochę te plany pokrzyżowała. Miałem to zrobić wcześniej, ale tyle spraw w moim biurze, które de facto w czasie pandemii można powiedzieć, że jest mobilne, bo przemieszczamy się, odwiedzamy miasta, nawet spotykamy się z mieszkańcami u nich w domostwach na miejscu, żeby te sprawy rozwiązywać. Dziś tych spraw dotyczących miasta Grudziądz jest tyle, że otwieram tutaj swoje biuro i mam nadzieję, że będzie ono bardzo prężnie dla mieszkańców działało. Spotkaliśmy się dzisiaj też tutaj nie w przypadkowym miejscu, a pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie złożyłem przed chwilą kwiaty. Mieliśmy 1 marca uroczystość upamiętniającą żołnierzy wyklętych. Wówczas byłem w Warszawie na Rakowieckiej, tam gdzie było miejsce kaźni właśnie żołnierzy wyklętych. Ale szanowni Państwo, dlaczego właśnie tutaj przy tym pomniku? Rotmistrz Witold Pilecki jest symbolem wielkiego człowieka, symbolem bohaterstwa, bo to, co najważniejsze, oddał życie za wolną Polskę. I dzisiaj wydaje nam się, że już w tych demokratycznych, wolnych czasach, jakże czasami może odległych od tamtych czasów, powinniśmy zajmować się innymi rzeczami. Owszem, powinniśmy zajmować się codziennymi sprawami rozwoju miasta, ale pamiętać o tych, dzięki którym tą wolność zawdzięczamy. I to ja sobie postawiłem w moim posłowaniu jako też punkt honoru, aby wszędzie tam, gdzie jestem, w społecznościach lokalnych, promować naszych narodowych, prawdziwych bohaterów. A rotmistrz Witold Pilecki to nie tylko człowiek wielki patriota, wielki żołnierz, który potrafił oddać życie za ojczyznę, ale to również społecznik, bo między I a II wojną światową zakładał kółka rolnicze, zakładał spółdzielnie, organizował ludzi do wspólnej pracy. I wydaje mi się, albo jestem przekonany, że dzisiaj tego potrzebujemy. Organizować ludzi lokalnie do wspólnej pracy na rzecz swoich małych ojczyzn. I dlatego myślę, że te dokonania i życie rotmistrza Pileckiego będą mi przyświęcały w codziennej mojej pracy. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, bardzo poważnie, ale myślę, że tak powinniśmy myśleć i mówić o ojczyźnie i o naszej małej ojczyźnie tutaj kujawsko-pomorskim, o Grudziądzu. Jestem przekonany, że mieszkańcy, którzy będą chcieli się zgłosić po pomoc do mojego biura poselskiego, taką pomoc zawsze otrzymają. Oczywiście rezultaty czasami są różne, bo sprawy są skomplikowane, ale jesteśmy otwarci na tą pomoc. Biuro będzie otwarte przez 5 dni w tygodniu. Codziennie praktycznie będzie można było się zgłosić. Do tego można się zgłosić telefonicznie. Mamy prawnika, mamy wolontariuszy. Naprawdę przyświeca mi tutaj taki cel, żeby poświęcić bardzo dużo uwagi temu miastu, co nie jest oczywiście tajemnicą, miastu z wieloma problemami. Miastu z problemami finansowymi, miastu z problemami organizacyjnymi, miastu z problemami może inwestycyjnymi. Tych problemów jak w każdym mieście jest dużo, natomiast w mieście Grudziądz jest ich wyjątkowo dużo i wydaje mi się, że i samorządowcy, ale ja jako też parlamentarzysta trzeba podjąć wszelkie działania, aby Grudziądz się rozwijał. Jest to piękne miasto, duże miasto położone nad Wisłą i potrzeba tutaj naprawdę dużego wysiłku, aby, że tak powiem, to miasto wyciągnąć na prostą, ale mam nadzieję, że to się uda. Na otwarciu biura poselskiego mojego, biura poselskiego w Grudziądzu, przyznam, że już bardzo długo się z tym jakby szykowałem do tego. W tamtym roku miałem otworzyć w marcu, w kwietniu, wybuchła pandemia i tak większość moich biur było, że tak powiem, pozamykanych. Pracowaliśmy wówczas zdalnie. Natomiast teraz postanowiłem, że mimo pandemii, oczywiście przy zachowaniu przeróżnych obostrzeń i zasad, to biuro będzie czynne. Niemniej przez ten cały rok zgłaszali się do mnie mieszkańcy waszego miasta z przeróżnymi sprawami i w miarę naszych możliwości staraliśmy się tymi sprawami jako biuro poselskie moje zajmować. Dzisiaj już wiem, że tych spraw jest tak dużo, niestety, i spraw również z udziałem włodarzy miasta, niestety, że nie mogę nie mieć biura w tym mieście. Dlatego bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj przybyli. Witam serdecznie wszystkich Was, z Państwa, przede wszystkim samorządowców, lokalnych działaczy, społeczników, wszystkich lokalnych patriotów, wszystkich, którzy dbają o to, aby ta wspólnota narodowa, wspólnota lokalna się rozwijała. I szanowni Państwo, co, mam nadzieję,
że to biuro będzie spełniało Państwa oczekiwania. Przede wszystkim oczekiwania mieszkańców. Nie mamy złotej różdżki, która wszystkim naprawi życie, ale przy odpowiednim, myślę, że zaangażowaniu, pracy i podejściu, ileś tych spraw uda się po prostu załatwić i tak widzę tą pracę w tym biurze. Biuro będzie otwarte od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie od godziny 9, czyli w różnym czasie można przyjść, uzyskać tą pomoc, można też za pomocą biura kontaktować się ze mną, spotkać ze mną. Sam też będę tutaj dyżury pełnił, będzie też pełnił dyżury mój prawnik. Także zapraszam Państwa do współpracy wszystkich, a mieszkańców, jeśli macie jakieś sprawy, które są w ramach kompetencji posła, to też bardzo serdecznie zapraszam. Zależy mi, żeby to miasto, które, jak już powiedziałem na poprzedniej konferencji, ma mnóstwo problemów. Problemów, które są problemami finansowymi, organizacyjnymi, politycznymi czasami, żeby to miasto z tymi problemami się rozwijało. Żeby to miasto miało włodarzy takich, jakich zasługuje. Czy obecnie ma takich, jakich zasługuje, niech oceniają mieszkańcy, nie ja. Ale mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu w Grudziądzu, że Grudziądz będzie się bardzo szybko rozwijał. Bo dzisiaj mamy takie czasy, że miasta muszą się dzisiaj szybko rozwijać, podejmować duże inwestycje, podejmować duże wyzwania, bo wówczas to gwarantuje rozwój dużym miastom. Miasto, które się nie rozwija, które nie inwestuje, niestety staje się z czasem mniej przyjazne dla mieszkańców, jest miejsc pracy, płace są gorsze, są problemy z komunikacją, z dobrą edukacją itd., itd. Mam nadzieję, że Grudziądz będzie szedł do przodu i ja jako parlamentarzysta swój taki skromny procencik udział w tym, żeby Grudziądz się rozwijał, będę miał. Jestem otwarty na współpracę, spotykam się z mieszkańcami naprawdę, czy osobiście, czy zdalnie. Zależy mi zawsze na tym bliskim kontakcie z ludźmi. Mieszkańcy waszego miasta piszą nawet w różnych sprawach i proszą o pomoc. Nawet do mnie przez social media, przez Facebooka. Zawsze odpowiadam, kieruję do mojego biura, rozmawiam. Także tak sobie wyobrażam moją pracę. I Grudziądz jest trzecim miastem pod względem wielkości w tej części mojego okręgu, w którym jestem posłem. No i no, nie ma takiej możliwości, żeby w tym mieście mnie nie było. Postaram się Państwu też za tydzień czy za dwa przekazać informacje na konferencji prasowej, jakie kroki niestety też musiałem powziąć w kontekście poczynań władz miasta, bo dochodziły do mnie różne sytuacje, różne informacje, wobec których nie mogę przejść obojętnie i poprosiłem odpowiednie organy, instytucje, żeby się tymi sprawami zajmowały, bo to nie jest w mojej kompetencji, żebym ja to oceniał, rozstrzygał, ale na głos mieszkańców muszę reagować i mam nadzieję, że moje biuro, jeszcze raz powtarzam, spełni Państwa oczekiwania. A wiem, że niestety po okresie pandemii jest coraz więcej pracy w społeczeństwie, coraz więcej potrzeba, jest coraz więcej problemów, które trzeba rozwiązywać. I pozwólcie Państwo, że teraz tak symbolicznie... Panie pośle, z drugiej strony. Dobrze, dokonam tego otwarcia biura. Zawsze mam problem z tym, nie wiem, bym musiał zapytać jakiegoś konstytucjonalistę, czy barwy się przecina, czy nie. Nie wiem, zawsze to może zrobić. Panie Hetmanie? Można. Zróbmy następnym razem może wstążkę jednolitą, ale chciałbym, żeby to Państwo, dla Państwa to biuro było i Wam służyło, żebyście tu pomoc otrzymali. Dziękuję.